ci wieje trupi ciąg, widmo, kochaj. Marysia, precz, nie sięgaj nic, widmo. Nie broń się, nic to nic, Marysia. Zimne dołu wieje strój, ty nie mój, ty nie mój. Widmo, mózg mnie woła, raz dookoła. Dzień dobry, witam Państwa, Janina Sikorska. Może nawet na początku, zanim przeczytam fragment Wessela, kilka słów o autorze i samym utworze. Otóż Wesele powstało w 1900 roku, a w 1901 było pierwsze przedstawienie. Z tym, że pierwotnie Wyspiański swoich bohaterów Wesele nazwał tak, jak oni się nazywali w istocie. To znaczy Pan Młody, było to Wesele Lucjana Rydla, czyli był znany w środowisku młodej Polski, krakowskiej, jako osoba dużo mówiąca, w związku z tym utarło się takie powiedzenie. I znów ta sama ballada, Rydel gada, gada, gada i znów ta sama ballada. I tak w rezultacie tutaj czytając Wesele, kiedy mówi Pan Młody, to ciągle Pan Młody mówi najwięcej. To jest jedna rzecz. Drugą osobą, która jest bohaterem Wesela, jest to oczywiście Panna Młoda, Janina Mikołajczykówna. Dlaczego to Wesele takie było ważne w tamtym okresie? Ponieważ było to pierwsze, a właściwie drugie małżeństwo mieszczanina, poety, literata, malarza z Krakowa, z chłopką z okolicznej wsi. I ponieważ Wesele było przygotowane w stylu wiejskim, to wzbudzało ogólny podziw, bo my mówimy o sytuacji sprzed, no, co by nie powiedzieć, 117, dobrze, jakoś tak słabo mi matematycznie wychodzi. Kto jest jeszcze istotny? Gospodarz Włodzimierz Lettmajer. Znakomity artysta, poeta, był też ludowym działaczem. Ale jest też coś, na co chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, bo tych bohaterów Weselu jest wielu. Otóż my mamy ekspozycję tak zwany gabinet Jana Kasprowicza. Ci z Państwa, którzy zechcą zobaczyć, to mogą pójść na piętro i obejrzeć gabinet Stanisława Jana Kasprowicza, ponieważ jest tam ta rydlówka namalowana przez Isię Tetmajerównę, czyli słynną Isię tutaj z Wesela. Jest też jeszcze jeden pejzaż wiejski, który to Kasprowicz otrzymał w darze od Włodzimierza Tetmajera, a drugi od samej Jadwigi Tetmajerówny, która kiedy dorosła, bo Wesele jest jako 9-letnia dziewczynka, po prostu skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i została w obrębie krakowskim znaną malarką. Dlaczego to jest taki ważny dramat dla historii Polski? Gospodyni, gwałturety, Boże chroń, kto wam wraził kosy? Czepiec, broń, dejcie matka spokój dziś, trza nam iść. Gospodarz, trza nam iść, coś mi świta, świta w polu, wszyscy widzą jakieś cuda, sen, sny, bajki, myśl, konkolu, precz konkolu, chwaść się precz, niechże wymiarkuje rzecz, ktoś był kazał